Cieszę się, że w dobrym zdrowiu Was wszystkich widzę. Dzisiaj na naszej konferencji gościmy Pana Starostę Krzysztofa Haburę. Witam Cię serdecznie, Krzysztof. Dzień dobry. Jak i również z PCM-u jest z nami Pan Adam Marczak, dyrektor do spraw administracyjno-technicznych i Pan Lechosław Dorożała, dyrektor do spraw medycznych. Panowie, witam serdecznie. Witamy, dzień dobry. Kochani, myślę, że pamiętacie naszą poprzednią konferencję związaną z tworzeniem punktów szczepień masowych. Od tamtego czasu przygotowaliśmy kompletnie szkołę podstawową numer 16 do wykonywania tych zadań, począwszy od nowych wykładzin poprzez szlaki komunikacyjne, ich oznaczenie, barierki, wydzielone boksy do szczepień, lodówki, komputery, cały system IT niezbędny do przygotowania i startu od poniedziałku naszego masowego punktu szczepień, który miał być w 16 zlokalizowany. Mówię miał być, bo w dniu 13 kwietnia zmieniły się wytyczne. Wszystkie materiały, które do tej pory przygotowaliśmy, a przeznaczyliśmy na wyposażenie i organizację tego punktu około 40 tysięcy złotych, niestety w dużej części na razie będą stały puste i nie będą zupełnie wykorzystane. A mianowicie wytycznych przygotowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, zamiast masowych punktów szczepień pojawiły się punkty szczepień powszechne, które są organizowane przez powiat fabianicki, w których szczepienia mają się rozpocząć nie 19, a 25 kwietnia. Na miasto Pabianice przeznaczono dodatkowo wydajność punktu na 500 dawek i ustalono, że w Pabianicach miejscem szczepień dla naszych mieszkańców będzie Pabianickie Centrum Medyczne, tylko i wyłącznie jako jeden, jedyny punkt. Znając doskonale możliwości Pabianickiego Centrum Medycznego, w szczególności szerokość korytarzy, wejść, przejść, jak i również całą logistykę, jest to wielkie wyzwanie dla PCM-u, aby w tak krótkim czasie przeorganizować cały swój system szczepień, aby 25 można było dodatkowych 500 osób na szczepienia przyjąć. Dlatego w porozumieniu z panem starostą i na jego wniosek, również po konsultacji z wojewodą łódzkim, wystąpiliśmy wczoraj z wnioskiem do Nowego Funduszu Zdrowia, aby jednak punkt na Szkole Podstawowej nr 16 mógł zaistnieć jako filia punktu szczepień Pabianickiego Centrum Medycznego. Mam nadzieję, że w niedługim czasie taką zgodę uzyskamy, żeby rozluźnić tę sytuację ewentualnie zakorkowanego PCM-u. Tam logistycznie będzie naprawdę ciężko, żeby taką liczbę szczepień zrobić. Natomiast do momentu, kiedy takiej decyzji nie będzie, zdecydowaliśmy, że wszystkie siły i środki, które były przeznaczone na tworzenie punktu przy Szkole nr 16, czasowo oddelegujemy do dyspozycji PCM-u, tak aby przynajmniej w części ułatwić naszemu szpitalowi wykonywanie tych zadań. Mogę z pewnym, nie ukrywam, smutkiem stwierdzić, bo staramy się z panem starostą od początku kwietnia, kiedy pojawiły się informacje o szczepieniach, tak to zorganizować nie tylko w mieście, ale i tutaj pan starosta podjął duży wysiłek, żeby w całym powiecie zorganizować punkty szczepień tak, żeby one były jak najlepsze dla naszych mieszkańców, żebyśmy mogli wyszczepić jak największą liczbę osób, żeby to były punkty dostępne, przyjazne, żeby również zabezpieczyć osoby, które przychodzą na szczepienia przed ewentualną transmisją koronawirusa, czyli żeby były bezpieczne dla tych, którzy przychodzą. I tutaj też podziękowania dla wojewody łódzkiego za konsultacje w tym zakresie, które mogliśmy na bieżąco realizować. Natomiast decyzja z 13 kwietnia jest odgórna, przygotowana bez jakiejkolwiek konsultacji z nami jako samorządem, została narzucona i miejsce tak dla mnie, jak i dla pana starosty zostało narzucone odgórnie i w zasadzie musimy się dzisiaj zmierzyć z czymś, co ktoś wymyślił chyba bez wizji, znaczy na pewno bez wizji w terenie, bez rozpoznania naszych możliwości, środków. No i szkoda też tej całej pracy, którą wykonaliśmy przez te dwa tygodnie po to, żeby te punkty, masowe punkty szczepień przygotować.
A dzisiaj jednym z wytycznych cała praca i pana wojewody, i nasza praktycznie została zniweczona, a ciężar związany z przygotowaniem i przeszczepieniem dodatkowych 500 osób dziennie spoczął na barkach PCM-u. Nie mam wątpliwości, że PCM pewnie sobie z tym tematem, jak nie będzie zmiany Narodowego Funduszu Zdrowia i drugi punkt nie zostanie uruchomiony, pewnie PCM sobie z tym poradzi, tak jak radzi sobie do tej pory. Gratulacje panowie, bo według najnowszych informacji powiat pabieński jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o ilość przeprowadzonych szczepień w województwie łódzkim. Te szczepienia idą bardzo sprawnie, bardzo dużo pozytywnych zdań jest na temat tego, jak to jest wykonywane w naszym powiecie, a w szczególności w Fabiańskim Centrum Medycznym. Więc myślę, że to jest to wielkie podziękowania za ten wysiłek, który włożyliście, ale chcielibyśmy, żeby dalej mogło się to cieszyć dobrą opinią, żebyśmy mogli szczepić bardzo wielu naszych mieszkańców, żeby rzeczywiście, jak już nie od 19, to od 25 ruszyć pełną parą i te dodatkowych 500 szczepień wykonywać. No ale do tego chcielibyśmy zrozumienia w Narodowym Funduszu Zdrowia i możliwości dopuszczenia tego drugiego punktu nawet jako rezerwowego, bo mamy pełną świadomość, że przez szpital i przez ten korytarz na dole przepuścić dodatkowych 500 osób w jedną i w drugą stronę będzie logistycznie dla was niezwykle ciężko. Ale mówię, jeżeli decyzja pozostanie w mocy, no to będziemy starali się i ufali, że poradzicie sobie panowie z tą kolejną awaryjną sytuacją, która jest na PCM dzisiaj wrzucona. Drodzy państwo, całość szczepień, tak jak już powiedziałem, w powiecie pabianickim, ale i również w mieście Pabianice została zniesiona albo zabrana jednostką samorządu terytorialnego, przekazana jednoosobowo panu staroście. W związku z tym patrzę na minę Krzysztofa. Poradzimy sobie na pewno, Krzysztof, bo nieraz sobie z trudnymi tematami radziliśmy, ale oddaję ci głos, bo tak naprawdę ty jesteś głową całego programu szczepień w naszym powiecie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Witam państwa. Oczywiście poradzimy, a nie damy radę, jeśli już jesteśmy przy takich dwuznacznych brzmieniach słów. Szanowni państwo, tu pan prezydent wielokrotnie przywołał moją osobę, więc pozwólcie, że ja powiem kilka słów na temat jakby całej tutaj otoczki historii tych punktów masowych szczepień. 30 marca pan wojewoda zwrócił się do mnie z wnioskiem właśnie o utworzenie punktów masowych szczepień, które teraz, jak wiecie, nazywają się punktami szczepień powszechnych. Z tego pisma wynikało, że obliguje mnie do utworzenia takiej liczby punktów, aby na terenie powiatu można było dziennie wykonać 1130 szczepień, co daje w tygodniu liczbę 7910. W odpowiedzi na to pismo zwróciłem się do poszczególnych szefów gmin naszego powiatu, aby no, w jakiś sposób też tutaj mi pomogli, bo jednym z rozwiązań było utworzenie tych punktów na bazie istniejących już jednostek. I tu muszę powiedzieć i podziękować jednocześnie przede wszystkim panu prezydentowi za zrozumienie i błyskawiczną reakcję. Mówię oczywiście o prezydencie naszym, panu Grzegorzu Mackiewiczu. Ale również pragnę podziękować panu wójtowi Marcinowi Wieczorkowi, wójtowi gminy Pabianice i panu burmistrzowi Robertowi Jakubowskiemu, burmistrzowi Konstantynowa. To te osoby wspólnie jeszcze z panią wójt Maślanką, Grażyną Maślanką, takie propozycje mi przesłały. I w ten sposób wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom pana wojewody.
ta liczba, grubsza rzecz ujmując, wyniosła prawie 8 tysięcy szczepień dziennie. Z tego oczywiście między 600 a 800 wzięły na siebie same Pabianice. 13 kwietnia mieliśmy starostowie naszego województwa, mieliśmy spotkanie z panem dyrektorem Arturem Olsińskim, to jest dyrektorem łódzkiego oddziału wojewódzkiego NFZ, na którym poinformowano nas jednakowoż o pewnych zmianach. Mianowicie na te punkty szczepień powszechnych już przypadała liczba nie 7910, a 3500. I tyle te punkty miałyby szczepień wykonać, natomiast pozostałe, tutaj w tym przypadku 4410 szczepień, miały wykonać już te populacyjne, czyli już istniejące do tej pory punkty szczepień. Również została określona liczba miejsc do przeprowadzenia szczepień, tych właśnie powszechnych. I ona została ograniczona do Pabiańskiego Centrum Medycznego i do Ośrodka Zdrowia w Konstantynowie. Ale też, jak Państwo tutaj usłyszeliście z ust Pana Prezydenta, to już to nie miało być szkoła podstawowa numer 16, tylko PCM. A jak wiemy, no PCM boryka się jednakowoż z pewnymi lokalowymi trudnościami. A tu chodziło o to, żeby tym wszystkim osobom, które przyjdą się zaszczepić, no zapewnić pełną izolację i jak najlepsze warunki do tych szczepień. W związku z powyższym, ponieważ szkoła numer 16 spełnia takie lokalowe, lepsze warunki niż PCM, wczoraj na wniosek pana prezydenta wystosowałem takie pismo do właśnie dyrektora łódzkiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pana wspomnianego wcześniej Artura Olsińskiego, takie pismo, w którym no, wnioskuję, aby jednakowoż te szczepienia odbyły się w szkole, a nie w PCM-ie. Wiem dzisiaj od służb pana wojewody, że będzie on również optował za tym, aby te szczepienia odbywały się w szkole numer 16, więc być może faktycznie to będzie ten główny punkt szczepień w naszym powiecie. Również dzisiaj, też na wniosek pana prezydenta, wystąpiłem do pana wojewody z pismem o udzielenie jednorazowej dotacji w wysokości 5000 zł na uruchomienie właśnie filii punktu szczepień powszechnych w tej szkole numer 16, no na zakup niezbędnego urządzenia, sprzętu, które by pomogły i zrealizować no to ważne w sumie zadanie. Z tego, co słyszymy tutaj od pana prezydenta, ten punkt jest praktycznie gotowy na przyjęcie. Konstantynów jest gotowy. Czekamy tylko w takim razie na szczepionki. Jeżeli one by były i byłaby decyzja tutaj o uruchomieniu szkoły 16, jako punktu szczepień powszechnych, 25 bylibyśmy, czy jesteśmy na 25 gotowi, aby naszych mieszkańców po prostu zacząć szczepić, no i co, i chronić ich przed zarażeniem tym wirusem. Tak to wygląda. Ja jeszcze raz tutaj panu prezydentowi bardzo dziękuję za pomoc. No bo ponieważ starostwo, jak Państwo wiecie, powiat pabianicki nie posiada szpitala, w przeciwieństwie do większości powiatów
w naszym województwie, to jakby główny ciężar organizowania tego punktu, no niestety jest, czy stety, po stronie tutaj pana prezydenta i Pabieńskiego Centrum Medycznego. I za tą otwartość, operatywność i pomoc bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Panie starosto, myślę, że nasza współpraca zawsze układała się dobrze, a tym bardziej w trudnych chwilach mogliśmy na siebie liczyć, ale zawsze też mogliśmy liczyć na Pabieńskie Centrum Medyczne, które od 2 dni stara się tak przemodelować cały system i wykorzystać wszystkie dostępne pomieszczenia, żeby sprostać zadaniu, które zostało na niego narzucone, czyli te dodatkowe 500 osób, jeżeli nie będzie zmiany decyzji, przyjąć w swoich otwartych drzwiach. Panowie dyrektorzy, bardzo proszę, bo cały czas pracujecie nad tym, jak to logistycznie rozwiązać. Chcielibyśmy, żeby Pabieńczanie wiedzieli, kiedy i w jakim zakresie będą mogli liczyć, o ile oczywiście po raz kolejny nie będzie zmiany terminu albo zmiany systemu i o ile oczywiście dotrą w odpowiedniej ilości do Was szczepionki, być może jakieś informacje z dzisiejszego rana się nowe pojawiły, które moglibyście przekazać dla mieszkańców naszego miasta. Bardzo proszę panowie. Szanowny panie prezydencie, dzień dobry państwu. No, tak jak pan prezydent przed chwileczką wspomniał odnośnie kiedy i taka odpowiedź dla mieszkańców, to na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlatego że informacje z godzin porannych są takie, że nie wiemy, jaką ilość szczepionek i kiedy je dostaniemy, czyli ponad tą ilość normatywną, którą do tej pory otrzymywaliśmy. Przypomnę, że mniej więcej w skali całego tygodnia zaszczepiamy, w tym tygodniu na przykład, zaszczepiliśmy 650 osób w skali tygodnia oczywiście, czyli co średnio mniej więcej daje około 120 szczepień dziennie. Oczywiście my do takich sytuacji przez ostatni rok, nie ukrywam, do pewnych szybkich działań, zmian organizacyjnych na terenie Pabieńskiego Centrum Medycznego zostaliśmy przyzwyczajeni, tak to mniej więcej powiem, i jak do tej pory chyba sprostaliśmy tym zadaniom, bo oczywiście wspomnę o początkowo tworzeniu oddziału izolacyjnego, później po raz pierwszy oddziału covidowego, w tej chwili po raz drugi oddziału covidowego, w międzyczasie zmiana i powstanie oddziału covidowego dla dzieci, później przekształcenie i stworzenie oddziału izolacyjnego w jednym miejscu, a nie łóżka, które były rozproszone po różnych oddziałach, więc do tego typu działań jesteśmy przyzwyczajeni. Ale wracam jakby do meritum dzisiejszego naszego spotkania i konferencji prasowej odnośnie szczepień. Oczywiście zdajemy sobie sprawę jakby z trudności może nie stricte lokalowych, tylko bardziej bym powiedział logistycznych. Chodzi nam po prostu o dotarcie tych osób, bo czym innym jest przyjęcie dziennie 100 osób czy 120, a czym innym będzie przyjęcie ponad 600 osób, bo mówimy o tym, że te szczepienia to będzie 500 osób dodatkowo. W związku z powyższym podjęliśmy taką decyzję, jeżeli miałoby to się rzeczywiście odbywać na terenie Pabieńskiego Centrum Medycznego, uruchomimy niezależne dodatkowe wejście od rezonansu magnetycznego, tam gdzie pacjenci przychodzą do rezonansu i w pobliżu tego wejścia mamy zlokalizowaną małą salę konferencyjną, w związku z powyższym tą salę przekształcimy również na salę szczepień. Oczywiście również dodatkowa informacja, godziny pracy ulegną zmianie. Będą te szczepienia odbywały się od godziny 8 do godziny 20. Jeżeli zajdzie taka konieczność i potrzeba, zresztą do tej pory mieliśmy już takie przypadki, będziemy również szczepili i w sobotę, i w niedzielę. Czyli krótko mówiąc, no, wydłużenie czasu pracy, zwiększenie znaczy pomieszczeń do wykonywania tych szczepień, to może spowodować po prostu pewne zmiany jakby logistyczne, ale ułatwienie dla naszych mieszkańców. Panie dyrektorze. Dzień dobry. Zacznę oczywiście od tego, że chciałbym rzeczywiście bardzo mocno podziękować panu prezydentowi miasta Pabieńc za doskonałe przygotowanie szkoły numer 16 zgodnie z tymi wskazówkami, ponieważ, no, drodzy państwo, ja patrzę jako praktyk na to, jak te szczepienia wyglądają, jako osoba medyczna do czynności medycznej. I no, powiem pewien trywializm, natomiast no, nie mogę się oprzeć, żeby od tego nie zacząć. Wszystko można zrobić, każdą rzecz można zrobić, tylko
im bardziej będzie to robione na siłę, tym gorszym efektem. To trochę mi przypomina, tak jakbyśmy, nie wiem, mieli samochód 5-osobowy i mamy wozić 10 osób, mamy doskonałego kierowcę, to prawda. Dostaliśmy autobus wygodny, w którym możemy naszego kierowcę przesadzić w postaci szkoły 16, ale mamy jeździć nadal tym małym autem. Jasne, że to zrobimy, natomiast jakby pokażę skalę więcej tych problemów. Do tej pory dzień, w którym zaszczepiliśmy najwięcej z pewnych tam uwarunkowań wynikających, dlatego że współpraca z dostarczaniem szczepionek, czyli z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, jest taka, powiedzmy, niepełna. Nie mamy pełnej kontroli nad szczepionek, przyjdzie w jakim momencie, nie ma możliwości zmniejszenia, zwiększenia dawki w trakcie realizacji. Któregoś dnia zaszczepiliśmy 240 osób i to było naprawdę duże obciążenie, które wymagało pracy od godziny 8 do 16 w ramach tej dużej sali konferencyjnej. Znam jakby codzienność tego. Wolałbym porozmawiać na temat tak zwanej kuchni tej medycznej związanej z tymi szczepieniami, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, ile z tym jest problemów logistycznych. Te szczepienia, które dzisiaj mielibyśmy rozpocząć, to tak naprawdę nie mamy jeszcze przygotowania odgórnego. Mianowicie my mamy swój kalendarz, który jest związany z jednym punktem szczepień, punktem tym populacyjnym, który tutaj się odbywa. Kalendarz jest kalendarzem niepełnym, dlatego że populacyjnych szczepień mamy określoną ilość, którą nam przydziela jakby wojewoda, dalej ministerstwo i cała ta struktura, która jest związana z ECZ-em i z Agencją Rezerw Strategicznych. I to jest najczęściej 240, czasami teraz dostajemy drugi tydzień 480 populacyjnych. Pozostałe szczepienia układamy w własnym zakresie w postaci różnych kalendarzy wewnętrznych. Szczepienia te, które początkowo były punktem szczepień masowych, teraz powszechnych, mają odbywać się na zasadzie tak zwanych slotów zewnętrznych. Więc mówię, no chciałbym na temat tego, żeby Państwo doskonale to rozumieli. Sloty zewnętrzne mają polegać na tym, że wystawiamy specjalny kalendarz, w którym pacjent ma możliwość zapisywania się i zapisywania swojego konta internetowego pacjenta, możliwość zapisywania przez infolinię. To są jakby wypuszczenie dla wszystkich osób, które mają czynne e-skierowania. Z dowolnego miejsca komputera, prawie że świata, są w stanie się zapisać. Takie jest założenie tych szczepień tutaj narodowych i tak to powinno się odbywać. Na ten moment nie mamy ani tego możliwości utworzenia kalendarza, ani nie wiemy, czy to ma się odbywać jednak w tym naszym kalendarzu szczepień populacyjnych, czy będzie dodatkowy, więc no jakby owszem, jesteśmy w stanie zorganizować rozwyczajenie, to po prostu musimy i zrobimy to najlepiej, bo tak jak pan dyrektor tu administracyjny powiedział, rzeczywiście Pabieńce są ogromnie elastyczne, są ogromnie kreatywne w tych sytuacjach szczególnych, i pewnie to zrobimy najlepiej, jak się da w tych warunkach. Natomiast no, ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, że im większa przestrzeń, im lepsza logistyka tych działań, tym oczywiście byłoby lepiej dla nas wszystkich, a przede wszystkim pacjentów. Także jestem gotów raczej rozmawiać na temat szczegółowych pytań związanych z samym szczepieniem, umawianiem, terminami. Jeśli takowe pytania będą, to jestem do dyspozycji. Takie krótkie resume, to co pan starosta powiedział, mimo o tym, co pan dyrektor przed chwileczką powiedział, poradzimy sobie. Drodzy Państwo, ja bym chciał w tym miejscu oczywiście podziękować wszystkim służbom PCM-u, które stanęły na wysokości zadania, robią najróżniejsze zmiany w chwili obecnej, aby oprócz tych łóżek covidowych i pacjentów, których macie przygotować się do przyjęcia nowych osób na szczepienia. Kiedy one się zaczną, tak jak było powiedziane, nie wiemy. Cały czas liczę na to, że w ciągu najbliższego tygodnia jednak przyjdzie decyzja z NFZ-u, będziemy mogli uruchomić drugi punkt szczepień. W szczególności czekamy na szczepionki. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy również przy tym drugim punkcie szczepień w szkole numer 16 pracowali, a nawet w dniu wczorajszym przyszedł SMS również od Straży Pożarnej, bo była gotowa Ochotnicza Straż Pożarna, żeby nas logistycznie w tym wspierać. No ale całą akcję odwołaliśmy z dniem wczorajszym, czekając na decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie tego, ile będziemy mieli tak naprawdę punktów szczepień w Pabianicach. Na chwilę obecną z naszych informacji w Pabianicach będzie jeden punkt szczepień, czyli Pabiańskie Centrum Medyczne z przepustowością do 500 osób, jeśli chodzi o powszechne szczepienia i zgodnie z kalendarzem populacyjne szczepienia w granicach 120 do 160 osób dziennie. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania, bardzo proszę.
Tak, ja bym chciał właściwie podsumować to i uzyskać taką tak naprawdę konkretną odpowiedź. Myśmy wczoraj byli w szkole podstawowej numer 16. Widzieliśmy to, co tam się stało. Została położona wykładzina tylko z tego względu, że miał tam być ten punkt szczepień powszechnych. Boksy widzieliśmy ustawione, 5 boksów ładnych, przestrzeń niesamowita, bez porównania gabarytowo do Pabieńskiego Centrum Medycznego. I mnie osobiście dziwi to, ta decyzja, nie wiem już właściwie czyja, czy wojewody, czy Narodowego Funduszu Zdrowia, ale chyba NFZ-u jednak, tak jak pan prezydent powiedział i pan starosta. I czy oni zdają sobie sprawę z tego, że ponieśliśmy jakieś koszty, 2 lodówki stoją kupione i tak dalej, i tak dalej. Punkt przygotowany tak na dobrą sprawę do przyjęcia pacjentów i chętnych, a tych, jak wiemy, nie brakuje. I co się z tym zadzieje? Dlaczego oni zrezygnowali z tego punktu? Tak naprawdę w takiej skondensowanej wypowiedzi. Dlaczego zrezygnowali z tego, czy jest rzeczywiście szansa, że ten punkt szczepień powszechnych w szkole podstawowej numer 16 zacznie normalnie funkcjonować tak, jak miało to być zgodnie z tym, co pan prezydent powiedział na konferencji w poniedziałek? Odpowiadam od razu, nie jest ani mnie znana, ani myślę panu staroście, a tym bardziej dyrekcji PCM-u, powód, dlaczego tak zostało zrobione. Wydaje mi się, ja mogę tylko się domyślać, przynajmniej po rozmowie z panem wojewodą Karolem Młynarczykiem, że decyzja przyszła odgórna, czyli gdzieś w Warszawie ustalono, że mają być 2 punkty szczepień w powiecie. Powiat pabianicki takie 2 punkty ma wskazane, jeden w Konstantynowie Łódzkim z przepustowością do 200 osób, drugi w Pabianicach wskazano Pabieńskie Centrum Medyczne. W poprzednich wytycznych, kiedy miały być masowe punkty szczepień, było wyraźnie podane, że ma to być punkt niezależny od szpitala, czyli ma go zabezpieczyć pod względem medycznym szpital, ale to ma być drugi punkt, którym nie będą łączone populacyjne i masowe szczepienia. Widocznie zmieniła się strategia, ustalono, że to jednak będzie wszystko skomasowane w jednych punktach, to mają być duże punkty, jak rozmawiamy i konsultujemy to z innymi włodarzami miast, no to najczęściej są to jakieś stadiony, są to wielkie punkty. Chodzi o to, żeby po prostu w jednym miejscu jak największą liczbę osób szczepionych zlokalizować. Odpowiadając na pytanie, widzę Krzysztof, odpowiadając na pytanie, które się pojawiło na czacie, zgodnie z na stronie GOV czytamy docelowo w każdym powiecie lub mieście na prawach powiatu powinny być co najmniej 2 duże punkty szczepień. Tak, to prawda, tak jak powiedziałem, jeden z nich to jest w Pabianicach, drugi ma być w Konstantynowie Łódzkim. My nie jesteśmy miastem na prawach powiatu, w związku z tym ten pierwszy punkt nas obowiązuje. I tutaj pan starosta dostał informację, że jeden z tych punktów jest właśnie w PCM-ie, drugi jest w Konstantynowie Łódzkim. Drugie pytanie jeszcze się pojawiło, poza tematem szczepień, proszę przedstawić sytuację na oddziale covidowym, ile jest pacjentów, ilu pod respiratorem, najmłodszy i najstarszy pacjent, ile osób zmarło na oddziale w kwietniu. Jeżeli panowie jesteście w stanie taką informację podać, to bardzo prosiło jej przygotowanie, a widzę, że jeszcze zgłasza się pan starosta. Krzysztof, bardzo cię proszę. No my tutaj też zastanawialiśmy się w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, czym ta decyzja może być spowodowana. Być może są jakieś plany, aby młodzież wróciła w pewnym momencie do szkół. I stąd jest decyzja o tym, aby nie robić tego w szkole 16, no ale to jest też tylko powiedzmy domniemanie, tak? No to wszystko. Panie starosto, jeszcze się pojawiło pytanie, gdzie w Konstantynowie Łódzkim będzie punkt? Nie wiem, czy pan starosta dysponuje w tym momencie nazwą. Bo mam tutaj kierownika przy sobie zarządzania kryzysowego, to jest Centrum Rehabilitacji Fizjokorps. Ulica Lutomierska 35, Centrum Rehabilitacji Fizjokorps, ulica Lutomierska 35.
Panowie, czy jeszcze coś dodać? Jeżeli możemy o statystyki z dnia dzisiejszego, nie wiem, czy macie, panowie dysponujecie? Tak, tak, dysponujemy oczywiście. Na dzień dzisiejszy na oddziale covidowym, no to jest jakieś światełko w tunelu, taki powolny spadek, bo jest niewiele ponad 50 osób. To jest bardzo oczywiście wysoki stan, ale przypomnę, że mniej więcej do przedwczoraj ten stan wynosił 59 osób, czyli komplet łóżek zajętych na oddziale covidowym. Dzisiaj jest to niewiele ponad 50 osób. W ciągu dnia też będą wypisy. Z tego, co rozmawiałem rano z ordynatorem oddziału covidowego, w związku z tym może troszeczkę ulec zmianie. Jeżeli chodzi o miejsca tak zwane ojomowe, to jest 6 miejsc i tu jest niestety wszystkie te miejsca są zajęte. Jeżeli chodzi o oddział covidowy dziecięcy, na chwilę obecną nie mamy żadnego dziecka. W tej chwili, tak jak i na łóżkach izolacyjnych, również nie mamy żadnej osoby. Ta najgorsza z tych statystyk, czyli zgony, no tutaj za miesiąc kwiecień za miesiąc kwiecień konkretnie nie podam, ale mam dane od początku funkcjonowania do dnia dzisiejszego, czyli od 24 marca do dzisiaj 16 kwietnia zmarło 20 osób. Jeżeli chodzi o wiek, najmłodsza osoba, która dzisiaj przebywa na oddziale covidowym, ma 23 lata, jest to kobieta. I najstarsza osoba to jest 94 lata mężczyzna, natomiast około 30% stanowią osoby w przedziale wieku 40 do 48 lat, czyli tutaj no, wirus widzimy, zauważamy, że zaczął atakować powoli osoby również młodsze. To ja troszkę dopowiem, jakby niezwiązane ze statystyką, jak jest sytuacja nie tylko tutaj, ale w ogóle. Mamy troszkę mniej rzeczywiście w ostatnich, ale to wynika przede wszystkim z tego, że został otwarty Zgierz. W Zgierzu ponad 200 miejsc, został to szpital jednoimienny. W związku z tym było odciążenie. Najgorszy moment było mniej więcej 10 dni temu, gdzie w zasadzie brakowało miejsc wszędzie. Zawsze staramy się nawet tak poprzesuwać, żeby dla mieszkańców Pabianic to miejsce się znalazło. Natomiast byliśmy zupełnie bezradni na przyjmowanie pacjentów zewnętrznych, a chciały u nas lądować helikoptery z Katowic, z Wielkopolski, z Warszawy. Takie telefony były, pojedyncze na szczęście, więc ten najgorszy okres już powoli mija. Nowych łóżek na pewno nie będzie przybywać covidowych, ale też nie ma wzrostu. 23-letnia pacjentka, która jest nie dlatego, że jest bardzo ciężko chora, tylko ze względu na pewnego rodzaju inne obciążenia. I jeśli nawet widzimy trend do młodszych osób leżących w szpitalu, hospitalizowanych, to na szczęście nie ma jakichś bardzo ciężkich przebiegów. Wiem, że zgon w każdym wieku jest rzeczą tragiczną, ponieważ no, odchodzi ktoś bliski, natomiast zazwyczaj były to osoby mocno ciężko schorowane. Bardzo rzadkie są przypadki, gdzie po zachorowaniu przebieg samej choroby COVID-19 jest błyskawiczny. W zasadzie kilkunastu godzin pogorszenia i zgonu. To są rzadkie przypadki, no ale też tak się dzieje w różnych innych chorobach. Więc nie jest jakaś szczególnie trudna sytuacja. Nie mamy problemu z miejscami respiratorowymi, mimo że są wszystkie zajęte. Natomiast z tego, co kojarzę, najdłużej 2 dni na 4. piętrze była osoba na respiratorze. Zdarzało nam się pojedyncze osoby wywieźć do Zgierza, ponieważ tam dość duży oddział został otwarty właśnie też dla osób na respiratorach. Więc powiedziałbym, że na ten moment w przypadku całego powiatu pabiańskiego nie będzie problemu z przyjęciem pacjentów i nawet i w przypadku pogorszenia też jakby na respirator znajdzie się miejsce. Mamy kolejne urządzenie do wysokoprzepływowej wentylacji HiVent, które otrzymaliśmy poprzez Agencję Rezerw Materiałowych, a więc no, jakby przygotowanie oddziału jest dobre. No, to jest tylko maksymalna rzecz, którą jesteśmy w stanie. Bez chorób współistniejących praktycznie nie ma takich osób, praktycznie nie ma, to są bardzo, bardzo pojedyncze, mogę dokładną podać cyfrę, ale ona będzie się na pewno poniżej 10% mieściła. Także większość trafiających to wiecie, że to jest 50-60 lat, natomiast tyle mniej więcej procent ludzi ma nadciśnienie tętnicze, więc jak już mówimy o 50-latku, to mamy 50% prawie, że osób z nadciśnieniem tętniczym.
Dlatego te choroby współistniejące są niemalże zazwyczaj towarzyszące. Poza tym no, pamiętajmy o tym, że COVID, jak sobie popatrzycie na statystyki, to są głównie osoby leżące w domu, osoby, które są na izolacji. W szpitalu trafiają ci najciężej chorzy, ci, którzy mają spadki saturacji, a więc osoby rzeczywiście tak naprawdę obciążone. Dziękujemy. Ja zapytam, to czy PCM macie włączony czat? Widzicie pytania? Tak, mamy. Tak. A, i dlatego tak myślałem, że odpowiadacie na to pytanie, które się pojawiło. Super. Tak, tak. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę na czacie, nie widzę również zgłoszonych rączek u Państwa dziennikarzy, także serdecznie dziękuję Panu Serdecznie dziękuję Panu Staroście, serdecznie dziękuję Dyrekcji PCM-u, że oderwaliśmy Was trochę od zajęć, ale myślę, że to ważne informacje dla naszych mieszkańców. Ja za te 2 tygodnie, dziękując Krzysztofowi, też chciałem podziękować Panu Wojewodzie za to, że mogliśmy te nasze przygotowania koordynować. Ufam, że Narodowy Fundusz Zdrowia jednak zmieni decyzję i tą 16 przynajmniej jako rezerwę nam przydzieli, że w momencie, kiedy po prostu PCM nie będzie w stanie pomieścić wszystkich, to wtedy będziemy mogli tą 16 uruchomić, bo tam jest i ładny parking, i oddzielne wejście, oddzielne wyjście. W ogóle fajnie to jest zrobione organizacyjnie. Myślę, że nie będzie większego problemu, żeby nie tylko oddzielić osoby szczepione od dzieci, które ewentualnie by do szkoły chodziły, uczestniczyły w zajęciach, ale i również istnieje możliwość oddzielenia pacjentów wchodzących od wychodzących bezpośrednio ze szczepienia. Te wszystkie kanały logistyczne zostały zapewnione. Cieszę się, że mamy taki obiekt w Pabianicach i możemy właśnie w takich sytuacjach awaryjnych liczyć na pomoc dyrekcji Andrzeja Bogdanowicza, który w to się zaangażował, i wszystkich służb, więc mam nadzieję, że ta praca nie zostanie ich zmarnowana. A oczywiście jeśli chodzi o Pabiańskie Centrum Medyczne, w miarę naszych możliwości te służby, przede wszystkim ludzkie i logistyczne, które były przewidywane do Szkoły Podstawowej nr 16, od poniedziałku postaramy się przekazać pod Waszą jurysdykcję, tak aby jeżeli nie będzie zmiany decyzji i te 500 osób będzie musiało przejść przez Wasze korytarze, to żeby mogło to się odbyć w miarę sprawnie, szybko, bo wiem, że szybko szczepicie, sprawnie. Jeżeli będziemy mogli pomóc w tym, żeby te dodatkowe 500 osób również tak zostało przez Was obsłużonych i było już bezpiecznych na terenie miasta Pabianic, to będziemy Wam bardzo, bardzo serdecznie wdzięczni. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz serdecznie dziękuję za dzisiejszą konferencję, życzę miłego, a Wam przede wszystkim, drodzy medycy, spokojnego weekendu. Dziękuję pięknie.